Cześć, dzisiaj zaprezentuję Wam odkurzacz sieciowy do pracy na mokro i sucho Parkside z Lidla. Model to PWD12A1, odkurzacz o mocy 1200 W. Jak chodzi o moc ssania, to jest to 180 R W. Długość rury elastycznej to 2 metry, a długość przewodu sieciowego, który możemy sobie tutaj tak z tyłu sprytnie schować, zawinąć, to 4 metry. Odkurzacz jest oczywiście na kółkach, na czterech małych kółkach, malutkie kółeczka. Odkurzacz od spodu ma również łańcuszek metalowy, który pełni funkcję uziemienia. W podstawowym zestawie mamy oczywiście taką szczotkę. Dodatkowo jest tutaj wąska ssawka, jeden worek papierowy, jeden filtr materiałowy, no i jeden filtr z gąbki do odkurzania na mokro. U góry mamy składany uchwyt do przenoszenia odkurzacza. Odkurzacz jest mały, niedużych rozmiarów, jest lekki. Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej. Pojemność zbiornika to 12 litrów. Wysokość odkurzacza ze złożonym uchwytem jest to około 38 cm. Na szerokość z wystającą rurą 35 bym powiedział. Tak jak wspomniałem wcześniej, odkurzaczem możemy pracować na mokro i sucho, a więc wszystko to, co normalnie odkurzamy odkurzaczem zwykłym, domowym, możemy odkurzyć tym, ale również możemy na przykład wyssać wodę z mokrych chodników, z mokrych dywaników samochodowych lub po prostu możemy ściągnąć wodę czy jakiś inny rozlany płyn z posadzki, czy to z paneli, czy z płytek. Rura do odkurzacza nie jest teleskopowa. Jest ona z tworzywa sztucznego, z elastycznego plastiku, składana na trzy części. Na cztery dokładnie, bo tutaj dodatkowo mamy szczotkę. Z przodu mamy włosie, a z tyłu mamy gumę. Plastikowe zamknięcia po bokach. W środku mamy papierowy worek. Tutaj mamy głowicę odkurzacza. Jeżeli chcemy pracować odkurzaczem na sucho, zakładamy taki materiałowy, workowy filtr. Tak to wygląda i wtedy możemy pracować na sucho. Natomiast jeżeli chcemy pracować tym odkurzaczem na mokro, ten filtr musimy zdjąć, worek również papierowy czy jakikolwiek inny musimy wyjąć ze zbiornika, a w to miejsce zakładamy taki oto gąbkowy filtr. Tak to właśnie wygląda. W czas pracy na mokro, kiedy zbiornik przepełni nam woda, odkurzacz sam powinien przestać zaciągać, ponieważ tutaj wewnątrz mamy taki pływak. Jeżeli będzie wysoki poziom wody w zbiorniku, to on się podniesie po prostu do góry i zatka otwór ssący. Mimo to ja bym na to nie zwracał uwagi, trzeba sobie tego pilnować, ponieważ ja ten odkurzacz już używałem parę razy. No i muszę powiedzieć, że jeżeli ta woda będzie brudna, tam często dostaje się jakiś piasek, drobinki, po prostu brudu, ogólnie rzecz mówiąc. No i ten pływak, on się nam tam zacina w tej komorze. Zawsze po każdej takiej pracy na mokro trzeba go tam śrubokrętem poruszać, przedmuchać po prostu, żeby ten pływak sobie luźno tam chodził. Otwór zasysający, używamy go jako, podłączamy rurę, kiedy używamy odkurzacz jako po prostu odkurzacz. Natomiast z tyłu, jeżeli chcemy używać ten odkurzacz jako dmuchawa, coś przedmuchać rurą, to podłączamy wąż z tyłu. Jeden przycisk manipulacyjny, oczywiście włącznik i wyłącznik, nie mamy tutaj żadnej regulacji mocy.
widać tu jeszcze dużo ziaren piasku. Takich wykładzin z taką końcówką nie odkurzymy dokładnie. Do tego zadania użyję płaskiej sawki, której nie było w zestawie. Myślę, że tutaj pracować możemy tylko z płaską sawką, natomiast tą szczotką, która jest w zestawie, to nie ma sensu. Myślę, że ten efekt mnie naprawdę zadowala. Odkurzacz bardzo dobrze ściągnął wodę, praktycznie od razu już schnie. Może tutaj nie ma ogrzewania podłogowego. Dlatego ja kupiłem taki, a nie inny odkurzacz, ponieważ chciałem mieć taki nieduży odkurzacz, malutki, do odkurzania samochodu, do posprzątania, do odkurzenia sobie czegoś tam w warsztacie, w kotłowni na szybko. Wiadomo, czy do warsztatu, czy do samochodu, różne rzeczy się przewozi. Szkoda czasami niszczyć domowego odkurzacza. A tachanie wysokiego, szerokiego, dużego, warsztatowego odkurzacza z tymi wszystkimi przewodami, z rurami jest no, po prostu nieporęczne, niewygodne. Jak chodzi o jakieś minusy, mankamenty tego odkurzacza, jakie zauważyłem podczas pracy, to myślę, że podczas pracy na mokro, tutaj spod gniazda rury trochę się sączyła, kapała woda, ale to było nie z samego tego połączenia gniazda i zbiornika, tylko właśnie z połączenia rury i tego gniazda. No i po prostu to, co się nie wciągło do środka, te parę kropel wody, to tutaj się powoli sączyło. Minusem jest również to, że zestaw nie zawiera niektórych ssawek, ponieważ dobrze, że miałem tutaj swoją tą płaską ssawkę, bo bez tego nie odkurzylibyśmy tak, czy to na mokro, czy w niektórych wymagających wykładzinach taką szczotką. Filtr, ta opaska gąbkowa do odkurzania, do pracy na mokro, ona tutaj praktycznie po pierwszych użyciach od razu mi się tu podziurawiła, tu roztargała. Muszę sobie ją albo zeszyć, albo po prostu kupić jakąś mocniejszą. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!